mianuje na stopień podpułkownika. Major niepodlegający obowiązkowej służby wojskowej, kantor Adam, syn Piotra, rocznik 1931. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Major Adam Kantor otrzymał awans na stopień podpułkownika. Przeciwnik władz komunistycznych, organizator i dowódca Armii Kresów oraz działacz Solidarności. Wyróżnienie odebrał w dębickim ratuszu. Jak podkreślał, gdyby mógł jeszcze raz wybrać swoją drogę życiową, ponownie poświęciłby się walce o prawdę i ojczyznę. Bardzo tu dużo ofiar, ale przekonania decydują o tym i wychowanie i kręgosłup, że się tak wyrażę. Moralno-polityczny, młodzieży, na spotkaniach, w szkołach. Zawsze mówiłem, stajcie się żołnierzami prawdy, bo prawda jest wierzciem młoda, chociaż kłamstwo jest stare jak świat. Nowo mianowany podpułkownik awans odebrał z rąk szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, pułkownika Mariusza Stopy. Przywracamy tradycję, przywracamy pamięć żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, których poprzednia władza, poprzedni ustrój uważała za żołnierzy zapomnianych, o żołnierzy wyklętych. Natomiast chwila obecna jest dla nich. To są ludzie, którzy odchodzą. Odchodzą w naturalny sposób, są to ludzie wiekowi. Należy o nich pamiętać, ponieważ zrobili dla nas dużo. Zrobili bardzo dużo dla ojczyzny. Gratulacje złożył również Wojciech Iwasieczko. Wiceburmistrz podkreślał, że podpułkownik Adam Kantor jest znakomitym przykładem dla młodego pokolenia. Dzisiaj tym ludziom powinien w sposób szczególny podziękować, a także robić wszystko, aby młode pokolenie wiedziało o tym, że tacy ludzie jeszcze są, że tacy ludzie istnieją i że takim ludziom należy się szacunek, bo to w dużej mierze, jeżeli nie przede wszystkim dzięki nim, żyjemy się w takiej Polsce, w jakiej żyjemy. Adam Kantor urodził się w 1931 roku w Głowaczowej. Za powojenną działalność przeciw komunistom został skazany na 20 lat więzienia. Wyrok odsiadywał w Rawiczu, Jaworznie i Koronowie. W latach 80. XX wieku aktywnie włączył się w akcję strajkową organizowaną przez Solidarność. Odpowiadał m.in. za kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych.